Na rysunku przedstawiono okrąg o środku O oraz kąt środkowy o mierze 280 stopni. Punkty A i B znajdują się na okręgu. Prosta k jest styczna do okręgu w punkcie B. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta alfa jest równa. Mamy wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Kąt alfa znajduje się tutaj. Skoro prosta K jest styczna do okręgu w punkcie B, to tutaj znajduje się kąt prosty. Gdybyśmy zatem znali miarę tego kąta, to obliczylibyśmy miarę kąta alfa. Zauważ, że tutaj mamy trójkąt. To nie jest byle jaki trójkąt. Ten odcinek jest promieniem okręgu i ten odcinek jest promieniem okręgu. Oznacza to, że ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek i ten trójkąt jest trójkątem równoramiennym. Poszukajmy kątów tego trójkąta. Skoro tutaj mamy kąt środkowy, którego miara to 280 stopni, to jesteśmy w stanie obliczyć miarę tego kąta. Ten kąt razem z tym kątem tworzą kąt pełny, który ma 360 stopni. Oznacza to, że ten kąt ma 80 stopni. Skoro to jest trójkąt równoramienny, to ten kąt jest taki sam jak ten kąt. Suma miar kątów w trójkącie to 180 stopni. Ten kąt ma 80 stopni. Oznacza to, że te dwa identyczne kąty mają razem 100 stopni. Co za tym idzie? Ten kąt tutaj ma 50 stopni. 50 stopni. Ten kąt tutaj również ma 50 stopni. Zobacz, znamy miarę tego kąta. Jesteśmy w stanie obliczyć teraz miarę kąta alfa, ponieważ te dwa kąty tworzą razem kąt prosty. Alfa równa się zatem 90 stopni, bo tyle stopni ma kąt prosty, odjąć 50 stopni, a to jest 40 stopni. Która odpowiedź jest poprawna? Odpowiedź B, 40 stopni. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania oraz do odwiedzenia strony Pistacja TV. Tam jest więcej matematyki.